Ile dniówek potrzebujemy przepracować, żeby kupić sobie najnowszego iPhone'a 16? Tą wersję podstawową, 128 GB. Przeciętny Polak potrzebuje przepracować 11 dni. Przeciętny Niemiec 6 dni, a przeciętny Szwajcar 3 dni. Spojrzałem na ceny właśnie w tych trzech krajach, które mnie szczególnie interesują, no bo Polska, bo tutaj mieszkamy, prawda, Niemcy, nasi najbliżsi sąsiedzi i Szwajcaria, kraj, w którym kilkanaście lat mieszkałem. Wcale u nas nie jest tak najdrożej. Skąd te różnice? To prawdopodobnie zdajecie sobie sprawę, że w Polsce niektóre gadżety są droższe, szczególnie te elektroniczne są zdecydowanie droższe niż w Szwajcarii, no głównie po prostu z powodu VAT-u. Dlatego gdy jeździmy do Szwajcarii, no to wielu mówi tak, tak, Szwajcaria jest bardzo droga, czy jest tam cokolwiek tańszego niż u nas? No i zwykle ludzie mówią, tak, słuchaj, no zwykle elektronika jest tańsza. Jeżeli byśmy sobie tutaj odłączyli VAT, ceny netto, jak widzicie, nawet w Szwajcarii są najwyższe z tych trzech krajów.